Cześć, siemanko, witam was w kolejnym materiale, tym razem z Yes Your Grace. Jak co tydzień odcinek się pojawia, przed nami ciężkie dni, bo niestety musimy zebrać mieszkańców do potyczki, do obrony właściwie. Jednocześnie musimy ulepszenia zastosować, które są niestety kosztowne, bo tu widzę najdroższy element. To jest budowa fos za 70 zł. Niestety my akurat z kasu nie stoimy na wyższym poziomie. A jeżeli chodzi o skrzynki, to z tego co wiem, 5 skrzynek trzeba mieć minimum. Najlepiej byłoby mieć 8, ale na full nie ma sensu robić ze względu na to, że nam się to podobno nie przyda. Więc zobaczymy. Też rozważam, że przez, nie wiem, 2 tygodnie, czy przez 3, byśmy ich wyłączyli. Wtedy nam od razu to rośnie, żeby sfinansować to wszystko. Jest to jakieś rozwiązanie. No ale zobaczymy. Dobra, lecimy. Zapisz. Grewno, tydzień 35. Lorsuja od dawna nic nie pisała. Mam nadzieję, że wszystko w niej w porządku, mimo wszystko. No dobra, on tutaj nawet wcale nie się martwi, bo faktycznie... O, a to pióra mamy. Okej. Okay. Wstańmy. Może coś u córki jest nie tak. Te pióra to jakoś przypadek? Nie, te gołębie zawsze znoszą tyle brudu do sali. Aha, czy ja tu nic nie mogę zrobić? No nic. Dobra, siadajmy. Na tronie. Generał. Tak. To samo będzie wezwany. O, chyba to jest z zadania. Żadna magia nie była potrzebna. Stworzenie potrzebowało tylko prezentu. W każdym razie nie powinien już sprawiać żadnych problemów. Dziękuję ci. Okej. Okay. Łowca. Tak, on też był z posłaniem, żeby przyszli. Co my tu mamy? Torlando, wieśniak, kupiec i najemnik. Wiedźma. Była spektakularna. Nigdy wcześniej mój strumień pomysłów nie płynął tak wartko. Jestem upajający, to znaczy upojony. Jakby jej magia przelała się przez całe moje ciało i spłynęła przez pióro prost na papier. To, co rozpoczęło się jako prosty projekt, zmieni się w dzieło mojego życia. Myślę sobie, zróbmy to jeszcze bardziej epickim. Ze wszystkimi na pokładzie. Generał, wiedźma, łowca doda pikantnego akcentu. To będzie wyśmienita epopeja, najlepsza. No, wolałbym tego nie robić, bo niestety mamy mieszkańców do odwiedzenia i jednak wolałbym zatrzymać ich. Powiedzmy, nie mogę dać ci łowcy. Jeżeli nie dam łowcy, to znaczy, że tych dwójkę wtedy bym musiał wysłać. A pewnie też na 2 tygodnie. Ciekawie. No dobra, spróbujmy. Obawiam się, że tym razem muszę odmówić. Och, oj, jaka szkoda. Dzieło nie będzie takie samo, ale może... nadal mogę je uratować. Okej. Okay. O, dobra, spoko. Żadnych negatywnego samopoczucia mieszkańców. Dobra, lecimy. Wasza wysokość. Twój generał mówi mi, że zostanę wyrzucony z wioski, jeśli nie posprzątam mojego bałaganu. A co inni ludzie mi? Wyrzucają swoje śmieci na ulicę i nikomu to nie przeszkadza. Byłem uczynny i zabierałem swoje odpady do lasu. Ale ludzie wyrzucali swój syf tuż przed moim domem. Teraz koła mojego wozu są zepsute. A nie mogę tego wszystkiego nosić w rękach. Więc moje odpady lądują tam, gdzie trafiają wszystkie inne śmieci. Nie posprzątam, dopóki wszyscy inni
też nie zaczną sprzątać swojego bałaganu. Napraw swój wóz, posprzątasz ten bałagan. No nie, raczej nie będę tutaj złej harmonii wprowadzał. Jeżeli mu nakażę to sprzątać, to on raczej nie będzie zadowolony. 16 zł w sumie nie jest jakieś wielkim wydatkiem. A może mi się to odwdzięczy. Dobra. Poproszę moich ludzi, by wysłali... 2 i minus 16, dobra. Poproszę moich ludzi, by wysłali wieści do twoich sąsiadów. Będą musieli do końca miesiąca wyczyścić ścieżkę. To złoto powinno wystarczyć, aby naprawić wóz lub kupić nowy. Utrzymuj drogi w czystości, w przeciwnym razie rozwijają się zarazki i ludzie chorują. No i to rozumiem. Wiedziałem, że mogę liczyć na twoją pomoc. Te obozy zobaczą, kto jest mądrzejszy. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Będziemy utrzymywać drogi w czystości. No i super. Wątek zakończony, wątek zaktualizowany. Okej. Wieśniak, kupiec, najemnik. O! Im z tego co pamiętam, bo to jest chyba Radowia, jak już pomogłem pierwszemu, tak muszę pomagać i reszcie. Wasza wysokość, w czym mogę pomóc? Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Idzie wojna. Musimy zbudować naszą obronę. Tak, słyszałem o wojnie. Znaleźliście mojego biednego chłopca. Możesz liczyć na moją pomoc. Zwołam też moich przyjaciół. Bądź gotów. Bitwa rozpocznie się za 15 tygodni. Dobra, i szóstka dotarła. Super. Wasza wysokość, dobrze was znowu widzieć. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Mamy szansę wygrać wojnę, ale musimy zbudować naszą obronę. Moja tawerna kwitnie, wasza wysokość. Nigdy się nie poddam. Możesz liczyć na mnie i moich ludzi. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 15 tygodni. Czy też 6 dojdzie? Oczywiście, czyli to... jedna osoba i generuje 6 dodatkowych, czyli to raczej chyba nie jest losowe w żadnym wypadku. Słyszałem, że to trudny czas dla Davern, wasza wysokość. Jedna bitwa po drugiej. W takich czasach nie może być łatwo być królem. Myślę jednak, że wiem, co może wam pomóc w nadchodzących zmaganiach. Armia. A jeszcze więcej armii. Im więcej armii, tym lepiej, czyż nie? Tak się składa, że mam dostęp do dobrze wyszkolonych, sprawnych mężczyzn, którzy chcą walczyć o twój kraj. Oczywiście za godziwą zapłatę. 28 sztuk złota za 22 ludzi. Nie brzmi tak źle, prawda? Czekajcie, 28 sztuk złota. A jak ja wydam 28, czyli połowę swojego budżetu, to będzie tragedia. La 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 la. Na razie odpuszczę. Rozumiem, że na razie, więc on może jeszcze przyjść z propozycją. Myślę, że sobie poradzimy bez twojej pomocy. Cóż, w tym wypadku miejmy nadzieję, że król Iwo nie będzie chciał moich ludzi. Żegnam, wasza wysokość. Może kiedyś zobaczymy. A może nie? No dobra. Czyli mamy 3 agentów do wysłania. Jeżeli chodzi o sojuszników, to... A właśnie, tu mamy Noxiego z... Podświetlonego, więc ja jego zaproszę. On chyba coś ode mnie chciał w ogóle. Niech leci gołąbek. To jest raz. Dwa. Pójdziemy sobie na oględziny. Też nikt nic ode mnie nie chce. Okej. Okay. Nic. Więc tak, mapa. Tu teraz mamy problemik. Ja teraz teoretycznie... Moment, ja chyba sobie wezmę karteczkę i sobie zanotuję
gdzie mam wysyłać swoje te oddziały. Dobra. Kartkę mam, długopis mam. A teraz sprawdźmy. Cholewa, tak? Biznes na boku. Biznes na boku. To jest biznes to biznes. Jest biznes na boku. Król nie mógł pomóc mężczyźnie. Okej. Okay. No to już wiemy. To cholewy nie będziemy wysyłać. Cholewa minus. Dobra, kogo tu mamy? Ból brzucha. Wydaje mi się, że chyba tu też nie pomogłem. Ból brzucha, dobra, jest. Król dał biedakowi trochę złota, aby zapłacić. Okej, okay, czyli tutaj mamy załatwione. Super. Mapa. Czyli tu będziemy mogli wysłać. Tu już wysłali. Aha, zaraz. Kalusy, kult drzew, to raczej tu chyba nic nie dałem, co ja kojarzę. Kult drzew. Tu jest. Wróciła do Selidonowej, aby podziękować mu za pomoc w obłaskowieniu bogów. A, czyli pomogłem. Okej, okay, super. A wydawało mi się, że nie. Dobra. Rezota. Archiwum. Moment, jak to się to nazywało? Ranny mąż. Ranny mąż jest tu. Król pomógł jej, dając jej trochę złota na uzdrowiciela. Dobra, czyli pomogliśmy. Ja to może nie jest wcale tak tragicznie. Polasek. Tu jest babuszka. A, tu babuszce to raczej nic nie pomogłem. Babuszka, tu. No, tu mamy. Nasze królestwo nie było w stanie pomóc wioskom. Tak, dobra, czyli tu na razie nie wysyłamy. Polasek. Polasek. Jest minus. Dobra, to jeszcze torawkę zobaczę. W sumie będzie taka mniej więcej połowa i później tam będzie dalej. Rzeźnik. Rzeźnik. Jest tu. Król dał rzeźnikowi złoto, by mógł naprawić swój wóz. Okej, okay, super. No to wysyłamy po kolei. Cholewanie, czyli tutaj nie wysyłamy, tu możemy wysłać. Ślijmy tutaj łowcę. Potwierdź. Kalusy. Tu wyślemy wiedźmę. Wiedźma posłana. I bryzota. Polasek nie, tak? Arawka. Dobra, chociaż nie, tam może poczekam jeszcze. A tu poślemy generała. Dobra. To jest tyle. I aż tyle. No i co nam pozostanie? Jedyne co? Idziemy dalej. Tu mamy ząb. Duży sprzyjaciół są. Nie mamy dużych stworzeń do... Nie, no to już nam nie jest do niczego potrzebne. Więc... Kontynuujemy. Dobra. 150-43 złota mamy. Dobra, ja tutaj po prostu wezmę na 2. Mam 120. Dobra, ja to sobie wezmę na początek może to. Będę miał przynajmniej coś załatwione. Bo niestety tu na razie to 43, nawet jak ja to zrobię, to mam 13, to jest zdecydowanie za mało. Więc mamy 15 tygodni, więc dwójkę przynajmniej z tych agentów sobie w późniejszym okresie czasu zrobimy. Dobra, o, tu mamy prawie że już na full, z 98, tak? Czyli ja bym sugerował, że pole bitewne odejmuje. Czyli byłoby 88, czyli jest ok. Czyli trzeba mieć 100 żołnierzy, 100-osobową armię. No dobra. Tydzień 36. Ok. To ci to tylko byli posłańcami.
Okej, okay, Alena. I łowca. Dobra, kogo mamy? Uczący smoków. A, no tak, po niego posłaliśmy. Gołębia. Wieśniak, wieśniak, wieśniak. Dobra, to są osoby, które posłaliśmy zapewne. Do usług, wasza wysokość. O właśnie. Czy nadal chcesz kupić ten ząb? Pomyślałem, że ci się spodoba. Tak, oczywiście. Prawdziwy smoczy ząb. Och, historie, które mogą przy jego pomocy, które mogę przy jego pomocy opowiedzieć. Nie mam z niego pożytku, możesz go zatrzymać. Dziękuję, wasza wysokość. Oto złoto. Ile nam da? 11. No całkiem nieźle. Wieśniak. Wasza wysokość, jeszcze raz dziękuję. Wasza wiedźma doradziła nam, jak poradzić sobie z wodnikiem w studni. Wzięliśmy naszego najlepszego kurczaka i umieściliśmy go w studni. Wodnik musiał przyjąć naszą ofiarę, ponieważ już go nie słychać. Ale gdzie teraz znajdziemy drugiego takiego kurczaka? Kurczę, kurczak, wodnik. Wasza wysokość? Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Idzie wojna. Potrzebujemy pomocy w obronie naszego królestwa. Uzdrowiłeś mnie, wasza wysokość. Teraz jestem tak sprawny, jak kiedy miałem 20 lat. Pomogę. Zwołam też moich przyjaciół. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 14 tygodni. Dobra, 6 ludzi mamy. Witam ponownie, wasza wysokość. Zwałeś mnie. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Wojna za Taną się zbliża. Musimy zdobyć naszą obronę. Zbudować. Możecie liczyć na moją... na całą naszą społeczność, wasza wysokość. Jeżeli społeczność, no to powinna być trochę większa niż 6 osób. Wiedziałam, że zapytasz i już rozpoczęliśmy przygotowania. Bądź gotowa, bitwa rozpocznie się za 14 tygodni. No właśnie, te 6 to jest takie, widzę, standard. Wieśniak, 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 okej. Tak, wasza wysokość? Oczywiście standardowe tutaj jest. Moja armia cię potrzebuje. Mnie? Nie mam pojęcia, jak mogłabym pomóc. Nie umiem walczyć, gotować ani leczyć. Ale mój mąż? On pomoże. Dziękuję ci. Nie mam kolejno 6, już mamy 116. Super. Wasza wysokość, ktoś, a raczej coś, kradnie wszelkiego rodzaju przedmioty z naszej wioski. Wierzę, że jestem jego najświętszą ofiarą. To trwa już jakiś czas. Ludziom giną ziarna, cebula, a nawet złoto. Najczęściej ziemniaki. Wiem, że to brzmi trywialnie, ale nie zawracałbym wam głowy, gdyby takie było. Ostatnio została skradziona moja rodzinna pamiątka. Szukaliśmy jej, pytaliśmy wszędzie, ale nigdzie nie można jej znaleźć. Co to za pamiątka? To była mała szkatułka, która zawierała... Cóż, nie mogę powiedzieć. Ma bardziej wartość sentymentalną niż jakąkolwiek inną. Miałam ci pomóc, jeśli nawet nie wiem, czego szukam? Dobrze, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co jest w środku. To pamiątka rodzinna, ale bałem się ją otworzyć. Podobno jest przeklęta. Cokolwiek jest w środku, może zabić człowieka po otwarciu. Wiem, jak to brzmi. Z początku w to nie wierzyłem, ale jak zobaczyłem, co się stało z wujem Wacławem, byłbym ostrożny. No to nieciekawie. Widziałeś, kto mógł ją zabrać? Tak, właściwie... Widziałem ta demona schodzącego po kominie Sławka. Kurde. Nazywają to Aitvar. Nie widziałem go z bliska, ale mówią, że to wąż ze skrzydłami, ptasią głową i kudłatym ogonem. Trochę jak miotła. To sprytna mała bestia, a także bardzo cicha. Wydostaje się przez jeden komin i wlatuje przez drugi. Lata wokół wioski i kradnie co może.
Właśnie dlatego ostatnio znikają wszelkiego rodzaju przedmioty. Ajtwary zwykle znajdują jedną lokum. Wszystkie przedmioty przynoszą właścicielowi w zamian za pożywienie. Po polowaniu męczy się. Można to stwierdzić po tym, że iskry idą mu z ogona. Wtedy wraca do swojego pana. I zgaduje, że panem jest Sławek. Próbowałeś z nim rozmawiać? Zapytałem go sam, ale powiedzmy, że to duży facet i mało rozmowny. Jestem jednak pewien, że chętnie porozmawia z królewskim łowcą. Okej. Wow. Na 3 tygodnie? Trochę trudno mi to zdzierżyć. Właściwie przełknąć, żeby wysłać łowcę na 3 tygodnie aż. Z drugiej strony... Może ta skrytka pomoże nam w obronie? Ha, czemu by nie? Dobra. Pomagamy. Byłoby interesujące oswoić jedno z tych stworzeń. Wyślę łowcę do Sławka. No właśnie. Dziękuję, Wasza Wysokość. Moja żona mówiła, że nie pomożecie, ale wiedziałem, że się zgodzicie. Dziękuję Wam. Nie mogę się doczekać, aż powiem o tym Mili. Wiedziałem, że pomożecie. No dobra, super. Ostatni wieśniak. Wasza Wysokość. Musimy coś zrobić z bełtami. Dopadają mnie za każdym razem, gdy kończę pracę w polu. Nie tylko mnie, ale także innych. Po skończeniu spotkania w knajpie z chłopakami w drodze do domu. Pojawiają się i sprawiają, że tracę orientację. Tak każdej nocy krążą wokół wioski. Czasami nawet nie pamiętam, gdzie poszedłem. Tylko budzę się następnego ranka z nowymi skaleczeniami i śniekami. Moja żona bardzo się martwi i mi nie wierzy. Mówi mi, jeśli tak się dzieje, poproś króla, aby przysłał łowcę. Proszę, wyślij łowcę, Wasza Wysokość. W przeciwnym razie żona wyrzuci mnie z domu. No nie, no chciałbym wysłać nawet, ale... No nie mam jak. Łowcę wysłałem przed momentem. No niestety... Stratny twój los, żona cię wyrzuci. Przykro mi. Wszyscy moi łowcy są zajęci. Niech jeden z twoich przyjaciół odprowadzi cię następnym razem do domu. Och, cóż, warto było spróbować. Okej. No dobra, to coś wiemy. Dobra, wstańmy. Zobaczymy, czy coś mamy do wykonania wokół królestwa. Dobra. Tutaj nic tu nas nie chce. No nic, dobra. Tu w sumie nie mamy do nikogo co powysyłać. Nie ma. Mapa. Więc zobaczmy, co my tu mamy. To i to mogę wysłać. I Rawkę chyba też mogę wysłać w takim układzie. Chociaż mamy w sumie tylko 2. Więc tu mamy to i tu mamy to. Dobra. Łowcę wysłaliśmy, to więc tu wyślemy generała. No. A po lasek wyślemy wiedźmę. Super. Dobra. To mamy załatwione. Chyba tu nic więcej, więc możemy przechodzić do kolejnego tygodnia. No dobra. Mamy 55 sztuk złota. Kolejną skrzyneczkę sobie tutaj uzupełnimy. To jest raz. I coś by to warto było tu zrobić. 55. Jeżeli najtańszy przedmiot, czyli mury, 25 nam zostanie. Trochę mało. Mm-hmm.
Co by tu zrobić? Tam niby mamy zrobione. Ja sobie chyba odpuszczę na przynajmniej na ten jeden tydzień Alenę. Będę miał 36 złota i to chyba tak zrobimy. W ten sposób mury już poprawimy, wzmocnimy w sumie. Pozostanie nam te 70, to będzie największy koszt. No tu mamy w sumie ile? 90, 160 zł. Okej. Z podatków mamy 22, a zadowolenie nam te podatki podwyższa. No dobra, niech taki będzie. Mamy 4 skrzynki, więc jeszcze jedna skrzynka jest nam potrzebna do tego spełnienia minimum całego. No i tyle. Nie ma co tu się zastanawiać. Idziemy dalej. Ostatni tydzień na ten odcinek. O! A cóż to? Katana? To ta już? Wydaje mi się, że to przyszło z ogrodów. Asalia! Och, co ona znowu wymyśliła? Kurde, strzela nam do komnaty. No nie, no. Jak to tak? Dobra. Tak, tak, tak. Alena. Oho, Bialeit? Co ona tu robi? Dobra. Wasza wysokość. Mówią, że pomagasz radowiańskim bydlętom. Uwalniasz chłopów. O! Dba o to, czy to kobiety, czy dzieci. Mogłoby to być i psy. Mam to gdzieś. Jedna hołota. Na stryczek z nimi, tyle ci powiem. Niech Atana zmiażdży cię w prochach. Tfu! No tak, ona się chyba tam odgrażała, że jeżeli będziemy pomagać Radowianom, no to niestety ona rezygnuje z naszej pomocy nam. Trudno. Ma taką możliwość. Wasza wysokość, nie mogę uwierzyć, że przekonaliście go, żeby posprzątał. Rzeźnik wrócił do domu w zeszłym tygodniu i posprzątał całą drogę, przeklinając i rzucając wszystkim, co popadnie, ale teraz jest czysto. Nie sądziłem, kuźwa, te tłumaczenie, że was wysłucha. Jest uparty jak muł. Byłem... To widać ewidentnie, że to jest kobieta. Przynajmniej według mnie. Byłem pewien, że wolałby się stąd wyprowadzić, nic posprzątać. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ty też pomóż mu oczyścić ścieżkę. To nie tylko jego odpady. Oczywiście, wasza wysokość. No dobra, ale żadnego zadowolenia, nic. Wasza wysokość, chciałeś mnie widzieć. Czy dołączysz w nadchodzącej bitwie? Twoja armia cię potrzebuje. Pomogliście naszej wiosce z wodnikiem. Oczywiście, że staniemy u waszego boku. Nie moglibyśmy życzyć sobie lepszego króla. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 13 tygodni. Okej. Gwieźniaczka. Wasza wysokość, wzywaliście mnie. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Mamy szansę wygrać wojnę, ale moja armia cię potrzebuje. Wasza wysokość. Większość ludzi z naszej wiosce zabrała dzieci i uciekła. Ale w obawie przed babuszką. Wieś przeżyła wielki kryzys. Wy też byliście zmuszeni odejść. Przyjechaliśmy tylko po resztę rzeczy. Kiedy zjawił się twój agent. Rozumiem. Przykro mi. Racja, wysłałem mnie tam, gdzie trzeba? Powodzenia w bitwie. A, no to chyba coś pomyłkę zrobiłem. To ciekawe. Czekajcie, mapa. Krewno. Aha, i to znikają te miejscowości. Polasek na minus. A, dobra. Mój błąd. Straciłem przez to cholera jasna agenta. Nie wykorzystam go słusznie. W słusznej sprawie.
Dobra, wieśniak, wieśniak, kupiec. A to dwie? Proszę, wasza wysokość. Ta kobieta próbuje zabrać moje dzieci. Dziecko. Myślę, że chce je skrzywdzić. Ona kłamie, wasza wysokość. To ona ukradła moje dziecko i martwię się, że zrobi mu coś strasznego. Wasza wysokość, coś jest wyraźnie nie tak. Nie możemy dać tego dziecka komuś, kto mógłby je skrzywdzić. Żadna was nie dostanie dziecka, dlaczego nie przeciąć go na pół? Czekajcie, coś mi to przypomina. Nie wiem, czy nie było takiej przypowieści o właśnie dwóch matkach, które i... To chyba też był król bodajże. I tam była właśnie o przecięciu dziecka na pół. Ta prawdziwa się nie zgodzi, a ta... inaczej. Ta nieprawdziwa by się zgodziła na takie coś, a prawdziwa się nie zgodzi. Zobaczmy. Coś czuję, że to może być to. Poproszę generała, żeby go przedzielił na pół. Wtedy obie otrzymacie równą część. Co? To okropne. Nie marnujmy więc czasu. Siekać. No, chyba to jest dobre posunięcie. I dobra przypowieść mi się przypomniała. Co to by... Co? To był żart. Ale to wyjaśnia, kto naprawdę dba o tego noworodka. Myślę, że lepiej mu będzie z matką, która nie chce go pokroić na pół. Dziękuję, wasza wysokość. A, jest. I dwa zadowolenia wzrosło. No, mam już sporo, 61. Podoba mi się. Wasza wysokość, przynoszę wam coś naprawdę wyjątkowego. Zarezerwowanego tylko dla najbogatszych królów i lordów. Torebka z cukru. Cukier? Sprawi, że wasze życie będzie słodsze. Można go dodać do wina lub chleba. Jest przepyszny. 23 złota? I tu jeszcze mamy uwięź. Czy to nie jest coś związane z tym... To był pyłek? Chyba pyłek. Nie. To dla mnie to jest sugestia, żeby go uwięzić. Zbyt wielu kupców przychodzi przez tę salę, próbując opchnąć swoje towary. Mam dość. Ale wasza wysokość, naprawdę, wierzyłem, że to wam się przyda. Będziesz przykładem dla wszystkich innych kupców. Powinieneś był pomyśleć dwa razy, zanim tu przybyłeś, próbując coś sprzedać. Strażnicy przy wyjściu zaopiekują się tobą. Aha, i 4 punkty straciłem. No to niedobrze. Dobra, i to wszystko. Czekajcie, ja chyba pójdę do lochów. Bo myślałem, że to jest trzeba zrobić tak, że go trzeba uwięzić, a widać na to, że nie. Okej, dobra, na to sobie pójdę. Lochy i ogrody. Najpierw na lochy. Gdzie on tu jest? Kupiec. Wasza wysokość, jestem uczciwym człowiekiem. Nie rozumiem, dlaczego tu jestem. Wiesz bardzo dobrze, dlaczego tu jesteś. Nie wiedziałem, że nie wolno mi sprzedawać cukru królowi. Bardzo przepraszam. Proszę, wypuśćcie mnie. W domu czeka na mnie moja córka. Dobra, wypuścimy go, bo w sumie niesłusznie go do lochów wrzuciłem. Wystarczy ci, ale nie próbuj tu wracać. Dziękuję, wasza wysokość. Macie, weźcie cukier bezpłatnie. Mam nadzieję, że możecie mi wybaczyć, wasza wysokość. No dobra, czyli dostaliśmy za cenę 4 zadowolenia cukier wart 28 zł. A raczej wcale nie było tak źle w sumie. Tu mam widzę jakieś grzyby, beczki i nic tu więcej nie ma. No dobra. I się pojawiła nam królewska sypialnia, okej. Dobra, zobacz co zrobiła, Eryku. Na bogów, coś ty zrobiła ze swoim włosami. Czy to kolczyk w twoim nosie? Należysz teraz do tych barbarzyńców? Eryk, widziałeś o tym? Wiedziałeś? Właśnie, wróciła z miasta, spójrz tylko na nią. Oni nie są barbarzyńcami, przestań ich tak nazywać. To nie jest ich wina, że urodziła się... To nie jest jej wina, że urodziła się po drugiej stronie gór.
bądźmy ciszej. Azalia. O co chodzi z tym nowym strojem? Znów zamierzasz dręczyć swoją matkę? Nie. Pomyślałam tylko, że spróbuję czegoś nowego. Maja mi w tym pomogła. Och, wiedziałam, że to jej sprawka. Myślałem, że twoja matka zabroniła jej wstępu do zamku. Tak, wróciła ją z zamku, ale nie powiedziała, że nie mogę się z nią widywać. Spotykamy się w miasteczku i bawimy się przez kilka godzin. To wszystko. Bawię się teraz łukiem. Miecz już ci nie się znudził? Cóż, trochę. Maja pożyczyła mi swój, abym mogła poćwiczyć. Mówi, że życie dziewcząt jest trudne, dlatego musimy wiedzieć, jak się bronić. Dobra, to ja już to wszystko chyba... Wszystko przerobiłem. Chyba to jeszcze zostało. Wystarczy, co my teraz z tobą zrobimy? Ojcze, nie zrobiłam nic złego, mam tylko nową fryzurę. I zniszczyłaś bardzo drogą sukienkę. I wybiłaś ogno w sali tronowej. Ta Maja ma na ciebie zbyt duży wpływ. Wpędzi cię w kłopoty. Kurde, tak spod kąta się ciężko czyta. Myślę, Ryko, że najlepiej będzie, jeśli przestaną się widywać. No i tutaj chyba ważna też decyzja ojcowska, rodzicielska. Skoro zmieniliśmy sobie swój tok myślenia i pomagamy, tak jak Radowianom, tak i tym, więc raczej tu też tak postąpię i będziemy troszeczkę dla niej lżejsi, bo w sumie czemu by nie? Pozwól im się bawić, dopóki życie im na to pozwala. Włosy odrosną, farba się zmyje. Ten kolczyk, cóż, on na pewno pozostawi dziurę w nosie. A sukienka... Będziesz musiała ją nosić. Taką, jaka jest. Zniszczyłaś, zatrzymasz. Dziękuję, ojcze. Jesteś dla niej zbyt łagodny, Ryku. Będę w naszej sypialni, jeśli ktoś będzie mnie potrzebować. Żono, kochana, ty sam zawsze jesteś. Mam też tatuaż na kostce, tylko nie mów matce. No, kurde, dziewczyna poszła na całość. As. No dobra. To idziemy do żony. Kochanie? Martwię się o Azalię. Wymykanie się i ta sukienka w czymś nie przypomina księżniczki. Ta Maja ma na nią zły wpływ. Myślę, że ona tak reaguje z powodu tych wszystkich rozmów o ślubie, które niedawno odbyliśmy. Nie chce wychodzić za mąż i boi się, że zmusimy ją do małżeństwa wbrew jej woli. Dlatego staram się nie być dla niej zbyt szorstki. Masz rację. Może przesadzam. Też się o nią martwię. Nie chcę, żeby zrobiła coś, czego będzie żałować. Taki wiek... Rośnie z tego oczywiście. Wiem. Ta ciąża sprawia, że jestem bardziej drażliwa. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie powstrzymać ją przed spotykaniem się z Majo. Jeśli jej zabronimy, znowu się wymknie. Dobrze, pójdę z nią porozmawiać. Bo przeproszę, że tak bardzo na nią nakrzyczałam. Okej, super. Tu jeszcze jedną rzecz mamy. Kupiłem tę torebkę cukru... Jakie kupiłem? Dostałem. Kupiłem tę torebkę cukru od kupca. Pomyślałem, że ci się przyda. Możesz dodać do swojego wina, aby smakowało lepiej. Prawdopodobnie znajdziesz lepsze zastosowanie dla cukru niż ja. Och, Eryk, to jest niesamowite. Dziękuję, jesteś taki troskliwy. Uwielbiam cukier i dziewczynki też. Proszę, aby kucharka przygotowała dla nas coś słodkiego na wieczór. Cieszę się, że jesteś z tego zadowolona. Oczywiście, że jestem. Dziękuję ci. No i dobra. W porządku, zostanę tu. Ona chyba tak nigdzie nie chodzi, więc... Cóż.
my wracamy na salę tronową. I możemy wysłać w sumie generała jeszcze, więc wyślemy Rawki chyba. Mogę tu wysłać, tak? Mogę. Generał, potwierdź. Okej, okay, generał wysłany. No to zamykamy. Tu mamy wszystko. Więc lecimy dalej, a właściwie lecimy do końca odcinka. Ale zanim to... To ile tu mamy? 33 złota. La la la. Dobra, ja tutaj wezmę kolejny. 95, super. Teraz tak, bo ona odeszła, więc mamy chyba... Ona nam dawała bodajże chyba 3 złota. Więc jesteśmy o tyle stratni na cotygodniowym podsumowaniu. Ale ogółem nie jest chyba źle. 21, 24, dobra, to mamy 30, 30, tak, no to chyba trochę więcej stracimy, to jest ile, 10, 21, 33, tak, dokładnie, 33, No jesteśmy tak na dobrą sprawę na minusie. A tym bardziej, że jeszcze nam łowca nie przyszedł. Nie wrócił. Ulala. Niedobrze. Pomimo takiego zadowolenia. No, to by do rozkminy na kolejne odcinki. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność. Zapraszam i zachęcam do komentowania, łapkowania i subskrybowania ów kanału, a to na pewno mi pomoże w rozwijaniu kanału. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do następnego, cześć.